skonstruowałem pływający domek napędzany silnikiem parowym. No, wspólnie z kolegą budowa trwała 2 lata. Wymyśliliśmy, że zrobimy coś, czego no, niestety w Polsce nie ma. Głównie mam 2 synów, chciałem im pokazać, na jakiej zasadzie działa silnik parowy. Należy na samym początku załadować kocioł, uzupełnić kocioł wodą, no odczekać, aż kocioł uzyska odpowiednią temperaturę oraz ciśnienie. No i cóż, puszczamy parę na tłoki i płyniemy. Wygląda to wizualnie na bardzo proste urządzenie, ale były problemy przy konstruowaniu, ale w końcu działa. Lubię robić dziwne rzeczy. Zbudowałem wyciąg narciarski, no teraz widać tą łódź. Właściwie fascynują mnie rzeczy, których nigdzie nie ma. Myślę, że z czasem zbuduję też większą łódź.